Cicho. Zawołano od stołu. W sali ucichło, a pan Ignacy słucha opisu kamienicy, położonej tu i tu, mającej trzy oficyny i trzy piętra, plac, ogród i tak dalej. W trakcie tego ważnego aktu pan Łęcki robi się na przemian blady i fioletowy, a pani Krzeszowska co chwilę podnosi do nosa kryształowy flakonik w złotej oprawie. Znam ten dom. Wykrzykuje nagle jegomość w szafirowych okularach z miną za Krystiana. Znam ten dom. Z zamkniętymi oczami wart 120 tysięcy rubli. Co pan zawracasz? Odzywa się stojący obok baronowej krzeszowskiej, pan z fizjonomią łajdaka. Co to za dom rudera, trupiarnia? Pan Łęcki robi się bardzo fioletowy. Kiwa na za Krystiana i pyta go szeptem: Kto jest tamten łotr? Tamten? pyta za Krystian, to szubrawczyna. Niech pan hrabia nie zważa na niego. I mówi na cały głos. Słowo honoru za ten dom śmiało można dać sto trzydzieści tysięcy. Kto jest ten nikczemnik? Pyta baronowa jego mościa z łajdacką miną. Kto jest ten w niebieskich okularach? Tamten? Odpowiada zapytany. To znany szubrawiec. Niedawno siedział na pawiaku. Niech pani na niego nie zważa. Plunąć nie warto. Cicho tam! Woła urzędowy głos od stołu. Zakrystian mruga na pana Łęckiego, uśmiechając się familiarnie i pcha się do stołu między licytantów. Jest ich czterech. Adwokat baronowej, okazały pan, stary szlangbaum i zniszczony Żydek, obok którego staje Zakrystian. – Sześćdziesiąt tysięcy i pięćset rubli – mówi cicho adwokat pani Krzeszowskiej. – Dali Bóg więcej nie warto – wtrąca jegomość z miną łajdaka. Baronowa triumfalnie spogląda na pana Łęckiego. Sześćdziesiąt pięć odzywa się majestatyczny pan. Sześćdziesiąt pięć tysięcy i sto rubli, był blady Żydek. Sześćdziesiąt sześć, dodaje Szlangbaum. Siedemdziesiąt tysięcy, wrzeszczy za Krystian. Ach, 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 wybucha płaczem baronowa, upadając na wyplataną kanapkę. Jej adwokat szybko odchodzi od stołu i biegnie bronić zabójcy. Siedemdziesiąt pięć tysięcy, woła okazały pan. Umieram, jęczy baronowa. W sali robi się ruch, stary Litwin chwyta pod rękę baronową, którą odbiera mu Maruszewicz, nie wiadomo skąd przybyły na ten uroczysty wypadek. Zanosząca się od płaczu Baronowa wsparta na Maruszewiczu opuszcza salę, złożecząc przy tym swemu adwokatowi, sądowi, licytantom i komornikom. Pan Łęcki blado uśmiecha się, a tymczasem zniszczony Żydek mówi osiemdziesiąt tysięcy i sto rubli. Osiemdziesiąt pięć, wtrąca szlangbaum. Pan Łęcki cały zamienia się we wzrok i słuch. Wzrokiem dostrzega już tylko trzech licytantów, a słuchem chwyta wyrazy otyłego pana. Osiemdziesiąt osiem tysięcy. Osiemdziesiąt osiem i sto rubli, mówi mizerny żydek. Niech będzie dziewięćdziesiąt. Kończy stary Szlangbaum, uderzając ręką w stół. Dziewięćdziesiąt tysięcy, mówi komornik po raz pierwszy. Pan Łęcki, zapomniawszy o etykiecie, pochyla się do zakrystiana i szepcze mu Licytuj, że pan. Co się pan tak skrobiesz? Pyta Zakrystian zniszczonego żytka. A co się pan rozbijasz? Odzywa się do Zakrystiana drugi komornik. Kupisz pan dom, czy co? Wynoś się pan. Dziewięćdziesiąt tysięcy po raz drugi, woła komornik Pan Łęcki, robi się szary na twarzy. Dziewięćdziesiąt tysięcy rubli po raz trzeci. Powtarza komornik. I uderza małym młotkiem o zielone sukno. – Szlangbaum kupił! – odzywa się jakiś głos na sali. Pan Łęcki toczy do koła błędnym wzrokiem i teraz dopiero spostrzega swego adwokata. – A, panie mecenasie! – mówi drżącym głosem. – Tak się nie godzi! – Co się nie godzi? – Nie godzi się, to jest nieuczciwe! – powtarza wzburzony pan Łęcki. – Co się nie godzi? – Odpowiada już nieco podrażniony adwokat. Po spłaceniu hipotecznych długów zyskuje pan trzydzieści tysięcy rubli. Ale mnie ten dom kosztował sto tysięcy, a mógłby pójść, gdyby lepiej pilnowano za sto dwadzieścia tysięcy. Tak, potwierdza zakryścian, dom wart ze sto dwadzieścia tysięcy. O, słyszy pan, panie mecenasie? Mówi Łęcki, gdyby się dopilnowano. Ależ, panie, proszę mi nie mówić impertynencji. Słucha pan rad pokątnych doradców, łotrów z pawiaka. O, bardzo proszę, odpowiada obrażony Krystian. Nie każdy jest łotrem, kto siedział na pawiaku. A co do udzielania rad. Tak, dom był wart ze sto dwadzieścia tysięcy odzywa się całkiem nieoczekiwanie sprzymierzeniec w osobie jego mościa z łajdacką miną. Pan Łęcki patrzy na niego szklanymi oczyma, ale jeszcze nie może zorientować się w sytuacji. Nie żegna się z adwokatem, nakłada w sali kapelusz i wychodząc mruczy: Straciłem przez Żydów i adwokatów ze trzydzieści tysięcy rubli. Można było dostać sto dwadzieścia tysięcy. I stary szlangbaum już wychodzi. Wtem zastępuje mu drogę pan cynader, ów piękny brunet, któremu równego nigdy nie widział pan Ignacy. Co to pan za interesa robi, panie szlangbaum? mówi piękny brunet. Ten dom można było kupić za siedemdziesiąt jeden tysięcy. On dziś więcej nie wart. Dla jednego nie wart, dla drugiego wart. Ja zawsze robię tylko dobre interesa. Odpowiada zamyślony szlangbaum Nareszcie Irzecki opuszcza salę, w której odbywa się inna licytacja i gromadzi się nowa publiczność. Pan Ignacy z schodzi ze schodów i myśli. A więc dom kupił szlangbaum? I to za dziewięćdziesiąt tysięcy, jak przepowiedział Klein. No, ależ Szlangbaum to przecie nie Wokulski. Stach nie zrobiłby takiego głupstwa. Nie. I z tą panną Izabelą. Farsa. Plotki. Pierwsze ostrzeżenie. Była pierwsza w południe, kiedy pan Ignacy zbliżał się do sklepu, zawstydzony i niespokojny. Jak można zmarnować tyle czasu w porze największego ruchu interesantów, a nuż w dodatku stało się jakie nieszczęście, i co za satysfakcja włóczyć się po ulicach w upał wśród kurzu i zapachu prażonych asfaltów. Istotnie dzień był wyjątkowo gorący i jaskrawy. Chodniki i kamienie ziały żarem, blaszanych szyldów ani latarniowych słupów nie można było dotknąć ręką, a z nadmiaru światła panu Ignacemu zachodziły łzami oczy i czarne płatki zasłaniały mu pole widzenia. Gdybym był panem bogiem, myślał, połowę lipcowych upałów zachowałbym na grudzień. Nagle spojrzał na wystawę sklepową, właśnie mijał okna i osłupiał. Wystawa już drugi tydzień nieodnowiona, te same brązy, majoliki, wachlarze, te same neseserki, rękawiczki, parasole i zabawki. Czy widział kto podobne zgorszenie? Ależ ja jestem podły człowiek, mruknął do siebie. Onegdaj spiłem się, dziś włóczę się, diabli wezmą budę jak amen w pacierzu. Ledwie wszedł do sklepu niepewny, co mu więcej ciąży serce czy nogi, gdy w tej chwili porwał go Mraczewski. Już był ostrzyżony na sposób warszawski, uczesany i uperfumowany jak dawniej, i przez amatorstwo obsługiwał przychodzących gości, sam będąc gościem, jeszcze z tak dalekich okolic. Miejscowi panowie nie mogli wyjść z podziwu. A bój się pan Boga, panie Ignacy! zawołał. Trzy godziny czekam na pana. Wyście tu wszyscy głowy potracili. Wziął go pod ramię i, nie zważając na paru obecnych gości, którzy ze zdumieniem patrzyli na nich, pędem zaciągnął Rzeckiego do gabinetu, gdzie stała kasa. Tu osiwiałego w swoim zawodzie subiekta, pchnął na twardy fotel i, stanąwszy przed nim z załamanymi rękoma, jak zrozpaczony Germont przed Violettą, rzekł. Wiesz pan co? Wiedziałem, że po moim wyjeździe stąd interes się rozprzęgnie, ale mnie przypuszczał, że tak prędko. No bo, że pan nie siedzisz w sklepie, mniejsza dziury nie będzie. Ale jakie tam stary głupstwa wyrabia, to przecie skandal. Zdawało się, że panu Ignacemu brwi posuną się ze zdziwienia na wierzch czoła. Przepraszam, zawołał podnosząc się z fotelu, ale Mraczewski zmusił go do siedzenia. Przepra, już tylko niech się pan nie odzywa. Przerwał mu pachnący młody człowiek. Pan wie, co się dzieje? Suzin dziś na noc jedzie do Berlina zobaczyć Bismarka, a potem do Paryża na wystawę. Koniecznie, słyszy pan, koniecznie namawia wokulskiego, ażeby z nim jechał. A ten dur, panie Mraczewski, kto pana ośmielił? Ja już z natury jestem śmiały, a Wokulski, wariat. Dopiero dziś dowiedziałem się prawdy. Pan wie, ile stary mógł zarobić na tym interesie w Paryżu z Suzinem? Nie dziesięć, ale pięćdziesiąt tysięcy rubli, panie Rzecki. I ten osioł nie tylko, że nie chce dziś jechać, ale jeszcze mówi, że nie wie, kiedy pojedzie. On nie wie, a Suzin może czekać z tą sprawą najwyżej kilka dni. Cóż, Suzin? Cicho spytał naprawdę zmieszany pan Ignacy. Suzin? Jest zły. A co gorsza, rozżalony. Mówi, że Stanisław Piotrowicz już nie ten, co był, że gardzi nim słowem awantura, pięćdziesiąt tysięcy rubli zysku i darmo podróż. No, niech pan sam powie, czy w tych warunkach nawet święty Stanisław Kostka nie pojechałby do Paryża? Z pewnością, mruknął pan Ignacy. Gdzież to Stach? Gdzież jest pan Wokulski? dodał, podnosząc się z fotelu. Jest w pańskim mieszkaniu i pisze tam rachunki dla Suzina. Zobaczysz pan, co stracicie przez ten figiel. Drzwi gabinetu uchyliły się i stanął w nich Klejn z listem w ręku. Przyniósł lokaj Łęckich do starego, rzekł. Może pan mu odda, bo dziś bestia czegoś taki zły. Pan ignacy wziął do rąk bladoniebieską kopertę ozdobioną wizerunkiem niezapominajek, lecz wahał się, czy ma iść. Tymczasem Mraczewski spojrzał mu przez ramię na adres. List od Belci. Zawołał, jestem w domu i śmiejąc się wybiegł z gabinetu. Do diabła! mruknął pan Ignacy. Czyżby te wszystkie plotki miały być prawdą? Więc on dla niej wydaje na kupno kamienicy dziewięćdziesiąt tysięcy i traci na Suzinie pięćdziesiąt? Razem sto czterdzieści tysięcy rubli. A ten powóz, a te wyścigi, a te ofiary na cele dobroczynne. A, a ten Rossi! któremu tak gorąco przypatruje się panna Łęcka, jak żyd dziesięciorgu przykazaniom, Ehe, schowam ja do kieszeni ceremonię. Zapiął marynarkę na guzik pod szyją, wyprostował się i poszedł z listem do swego mieszkania. W tej chwili dopiero zauważył, że mu trochę skrzypią buty i poczuł niejaką ulgę. W mieszkaniu pana Ignacego nad stosem papierów siedział Wokulski bez surduta i kamizelki i pisał. – Aha – zawołał, podnosząc głowę na widok Rzeckiego. – Nie gniewasz się, że ci tu gospodaruje jak u siebie? – Pryncypał robi ceremonie – odezwał się z przekąsem pan Ignacy. – Jest tu list od tych… od Łęckich. Wokulski spojrzał na adres, gorączkowo rozerwał kopertę i czytał. Czytał. Raz, drugi i trzeci przeczytał list. Rzecki coś poprzewracał na swoim biurku – a spostrzegłszy, że jego przyjaciel skończył już czytanie i zamyślony oparł głowę na ręku, rzekł suchym tonem: Jedziesz dziś do Paryża z Suzinem? Ani myślę. Słyszałem, że to jakiś wielki interes pięćdziesiąt tysięcy rubli. Wokulski milczał. Więc jedziesz jutro? Albo pojutrze? Bo podobno Suzin ma na twój przyjazd zaczekać parę dni. Nie wiem jeszcze kiedy pojadę. To źle, Stachu. Pięćdziesiąt tysięcy rubli to majątek. Szkoda go stracić. Jeżeli dowiedzą się, że wypuściłeś z rąk taką sposobność, powiedzą, żem zwariował. przerwał mu wokulski. Znowu zamilkł i nagle odezwał się. A gdybym miał do spełnienia ważniejszy obowiązek, aniżeli zyskanie pięćdziesięciu tysięcy. Polityczny? spytał cicho Rzecki z trwogą w oczach, ale i z uśmiechem na ustach. Wokulski podał mu list. Czytaj, rzekł. Przekonasz się, że są rzeczy lepsze od polityki. Pan Ignacy z niejakim wahaniem wziął list do ręki, lecz na powtórny rozkaz wokulskiego przeczytał. Wieniec jest prześliczny, i już z góry w imieniu Rossiego dziękuję panu za ten podarunek. Nieporównane jest to dyskretne rozmieszczenie szmaragdów między złotymi listkami. Musi pan koniecznie przyjechać do nas jutro na obiad. Ażebyśmy się naradzili nad pożegnaniem Rossiego, a także nad naszą podróżą do Paryża. Wczoraj papo powiedział mi, że jedziemy najdalej za tydzień. Naturalnie jedziemy razem, gdyż bez miłego pańskiego towarzystwa podróż straciłaby dla mnie połowę wartości. A więc, do widzenia, Izabela Łęcka. Nie rozumiem, rzekł pan Ignacy obojętnie rzucając list na stół. Dla przyjemności podróżowania z panną Łęcką, a choćby radzenia nad prezentami dla dla jej ulubieńców nie rzuca się w błoto pięćdziesięciu tysięcy, jeżeli nie więcej. Wokulski powstał z kanapy i oparłszy się obu rękoma na stole, zapytał. A gdyby mi się podobało rzucić dla niej cały majątek w błoto, to co? Żyły nabrzmiały mu na czole, gorsko szuli gorączkowo falował na piersiach, w oczach. Zapalały mu się i gasły te same iskry, jakie już widział Rzecki w chwili pojedynku z baronem. To co? powtórzył Wokulski. To nic odpowiedział spokojnie Rzecki. Przyznałbym tylko, że omliłem się nie wiem już który raz w życiu. Na czym? Dziś na tobie. Myślałem, że człowiek, który naraża się na śmierć i na plotki dla zdobycia majątku ma jakieś ogólniejsze cele. A dajcież mi raz spokój z tym waszym ogółem, wykrzyknął Wokulski, uderzając pięścią w stół. Co ja robiłem dla niego, o tym wiem, ale cóż on zrobił dla mnie. Więc nigdy nie skończą się wymagania ofiar, które mi nie dały żadnych praw? Chcę nareszcie raz zrobić coś dla samego siebie. Uszami wylewają mi się frazesy, których nikt nie wypełnia. Własne szczęście to dziś mój obowiązek. Inaczej w łeb bym sobie palnął, gdybym już nic nie widział dla siebie oprócz jakichś fantastycznych ciężarów. Tysiące próżnują, a jeden względem nich ma obowiązki. Czy słyszano coś potworniejszego? A owacje dla Rossiego to nie ciężar? spytał pan Ignacy. Nie robię ich dla Rossiego, tylko dla dogodzenia kobiecie, wiem. Ze wszystkich kas oszczędności ta jest najmniej pewną, odparł Rzecki. Jesteś nieostrożny? Syknął Wokulski. Powiedz byłem. Tobie się zdaje, że dopiero ty wynalazłeś miłość. Znam ją i ja, ba. Przez kilka lat kochałem się jak półgłówek, a tymczasem moja Heloiza romansowała z innymi. Boże mój, ile mnie kosztowała każda wymiana spojrzeń, które chwytałem w przelocie. W końcu w moich oczach wymieniano nawet uściski. Wierz mi, Stachu, ja nie jestem tak naiwny, jak myślą. Wiele w życiu widziałem i doszedłem do wniosku, że my wkładamy zbyt dużo serca w zabawę nazywaną miłością. Mówisz tak, bo jej nie znasz, wtrącił pochmurnie Wokulski. Każda jest wyjątkową, dopóki nam karku nie nadkręci. Prawda, że nie znam tej, ale znam inne. Żeby nad kobietami odnosić wielkie zwycięstwa, trzeba być w miarę impertynentem i w miarę bezczelnym. Dwie zalety, których ty nie posiadasz. I dlatego ostrzegam cię, niedużo ryzykuj, bo zostaniesz zdystansowany, jeżeli już nie zostałeś. Nigdym do ciebie o tych rzeczach nie mówił, prawda? Nawet nie wyglądam na podobną filozofię, ale czuję, że grozi ci niebezpieczeństwo, więc powtarzam, strzeż się i w podłej zabawie nie angażuj serca, bo ci je w asystencji lada chłystka oplują. A w tym wypadku, mówię ci, człowiek doznaje tak przykrych wrażeń, że bodajbyś ich lepiej nie, nie doczekał. Wokulski siedząc na kanapie zaciskał pięści, ale milczał. W tej chwili zapukano do drzwi i ukazał się lisiecki. Pan Łęcki chce się z panem widzieć, może tu wejść? Spytał subiekt. Niech pan prosi, odparł Wokulski, śpiesznie wciągając kamizelkę i surdut. Rzecki wstał z krzesła, smutno pokiwał głową i opuścił swoje mieszkanie. Myślałem, że jest źle mruknął będąc już w sieni. Ale mnie myślał, że jest aż tak źle.